Jemano, jeśli macie płytę główną Asroka B650 EPG Riptide i nie możecie zainstalować Windows 11, bo pokazuje Wam się ten błąd, to już pokazuję, jak to zrobić. Wchodzicie w BIOS, klikacie F4 i wpisujecie Procesor przez 2S, a następnie wybieracie Pluton Security Processor. Tutaj wszystko musicie mieć ustawione na auto. Teraz klikacie F4 i wpisujecie Support przez 2P. I wybieracie Security Device Support. Tutaj musicie mieć to zaznaczone na Enable. Teraz uruchamiamy PowerShell w trybie administratora, wpisujemy GET myślnik TPM. Jeśli wszystko jest na true, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów z instalacją Windowsa 11.